No, witajcie w kolejnym odcinku. Dalej jest odcinek, można powiedzieć, Meister VS Wiornik, czyli dalej robię tą cewkę. No, mam nadzieję, że będzie widać. Natomiast rezystory dwa wymieniłem, podcentrium odwylutowałem, posprawdzałem. Także jest dosyć dobrze. Zwarcie udało się wyeliminować, także no tylko to muszę jedno chyba przyznać maestrowi, że miał rację, ale mógł trochę przy tym posiedzieć. No a jeszcze tutaj trochę rozdłubałem trochę więcej tą cewkę i tak dalej. Także widzicie, kable mam już tutaj, można powiedzieć, tak na razie podlutowane. I ten PRK, co znajduje się tutaj na PCB, wiem od czego on jest, już przynajmniej. Także on służy do przesunięcia tutaj. I coś tak mi się przynajmniej wydaje, balansu pomiędzy RX-em a TX-em. Ale to, żeby do końca było wiadomo, o co tutaj chodzi, musiałby to potestować, także... No, wracając do tego zwarcia, gdzie ogólnie się zwarcie znajdowało, czyli na razie sobie odłożę tą elektronikę, którą w ostatnim odcinku robiłem. Zwarcie znajduje się... Tutaj są dwa ekrany z takiej płyty, jakby to są takie jakby wkładki, one są jakieś ekranowane. Ta wkładka tutaj po tej długości, ona tutaj robiła zwarcie, ogólnie zwarcie nadal jest, ale ja to zrobiłem na patencie, także jako takiego tego zwarcia już nie ma, ono nie powoduje zwarcia między nadajnikiem a odbiornikiem już teraz. I ono robiło tutaj zwarcie, dobrze pamiętam, tu są te dwa piny. I tutaj jest, tu są właśnie, to jest jedno z tych uzwojeń, które przelatuje tutaj tędy i ono gdzieś tutaj robiło zwarcie, ale nie mogłem tutaj dojść dokładnie ładu, bo zwarcie, które znajduje się być może nie wiadomo w którym miejscu dokładnie tutaj, może być to przyczyną jakiegoś kleju czy czegoś tutaj w środku. Ja widziałem, że tutaj takie jakieś dziwne kleje, jest coś tu było stosowane. Być może coś się rozpuściło między zwojami, a tutaj tym ekranowaniem. Także ogarnąłem to, zaraz wam to pokażę. Arty rezystor wymieniłem na nowe. No, oczywiście to wygląda tragicznie, ale najważniejsze, że przynajmniej na razie to działa. Tak więc położymy sobie tutaj cewkę. Garet to jest ten garet, który naprawiałem. Dobra, może to tak położę, żeby mi tu kabel nie dyndał. Żeby mi się to nic nie wzbudzało. Jakoś to zaraz zrobię, żeby to było sztywno. No i kurde, kabel stłuć. No dobra, mam nadzieję, że jakoś to będzie. Dobra. Także to jest ten garet. Jak widzicie, jest cisza. A są co zaraz wam pokażę. No w sensie. No, oczywiście nie mogę mieć. No dobra, także jestem już z powrotem. No także wszystko było dobrze, tylko po prostu mi tutaj i moja latarka tutaj mnie, nie wiem czemu, ale gareta coś bardzo zakłócała. No także jak wcześniej wam pokazuję, widzicie, sens na maksa, jak się nie ruszam, wszystko działa stabilnie. Także jak się ruszę, no to po prostu wykrywacz mi tutaj popiskuje.
tak jak widzicie, jak sobie tutaj leży i się nic nie rusza, no to jest wszystko ok. Także jeszcze tu wlutowałem sobie kondensator taki filtrujący, zobaczyć, na niewielkiej wartości. No wcześniej też było dobrze, tylko latarka zakłócała. Także tryb wal metalu, sens na maksa, żelazo, kolor motions. No i jeszcze feryn do sprawdzenia. Także jak blisko cewki, to minimalnie pokazuje. No także wygląda tutaj wszystko dobrze. Działa to na razie stabilnie, przynajmniej. Póki co nie będę tutaj jeszcze tego zalewał z żadną żywicą ani nic, żeby sprawdzić, czy się po prostu to nie będzie wzbudzać podczas terenu. Także póki co naprawa wygląda, powiedzmy, że na udaną, tak w 90%. W 90%, bo mam tutaj metalowe przedmioty i mi to nie popiskuje. No dobra, także póki co działa to stabilnie, nic się nie wzbudza, jak widzicie. Także to by było na razie na tyle. Dobra, wyłączę, bo to ściąga wszystkie zakłócenia i mi tutaj niepotrzebnie teraz zakłóca. No dobra, także jak widzicie, i udało się to naprawić, ale jeszcze będzie trzeba przeprowadzić przed zalaniem tutaj tego. Oczywiście jeszcze te wszystkie druciki będę musiał to przed zalaniem lakierem polakierować, bo one niektóre są poobdzierane i tak dalej. No i zobaczymy, jeśli będzie to działać stabilnie w terenie i nie będzie się nic wzbudzać, także to będzie fajnie. No, częstotliwość mierzyłem jest 6,5, między 6,5 a 6,6 kHz, także gdzieś tutaj to pograniczu, na pograniczu wypada, ale minimalnie przy tamtej cewce też jest minimalnie trochę zawyżone. Być może są już troszkę kondensatory te filtrujące tam zużyte, ale nie ma sensu ich na razie wymieniać, także wszystko działa w miarę normalnie. A jeszcze jedną ważną rzecz, no jeszcze miałem wam pokazać, że nie ma jeszcze tego zwarcia. Także mam nadzieję, że będzie widać. Zwarcie jest wyeliminowane, można tak powiedzieć. Nie wiem, jak to tutaj wam teraz pokazać. A, będę musiał jeszcze odpiąć cewkę, bo tutaj mogę w sumie wam pokazać na samej cewce między TX-em a RX-em, czyli to będą piny 1.4 piny. Na zwarciu, no dobra. Także tutaj mamy albo nadajnik, albo odbiornik, czyli jest ok. I z drugiej strony też jest ok. A teraz, czyli tutaj mamy jedno, jest ok. I weźmiemy pierwszy pin. I czyli tak, pierwszy, czwarty pin i drugi, trzeci to są przejścia. A teraz weźmy tak. Jak widzicie, między TX-em a RX-em, może nie będzie teraz widać, może jakoś to tak wezmę, o, do słońca. Także nie ma już teraz tego zwarcia, co wcześniej było. No, tylko wszystko się o to rozchodzi, czy to będzie stabilnie działać. Także tutaj jest nadajnik, odbiornik, czyli przepływ jest. I teraz weźmy między nadajnik a odbiornik.
Czyli nic się nie dzieje, nie ma żadnego zwarcia. Czyli pierwszy, drugi, trzeci pin wcześniej było zwarcie, teraz nic nie ma. O, także wszystko teraz, oj, wszystko teraz działa. No i tylko zostaje sprawdzenie to cewki przed zalaniem. Także zobaczymy, jak będzie wszystko działać. Nic się nie będzie bezsensownie wzbudzać w terenie. No to wtedy dokończę naprawę i pozalewam to i będzie wszystko śmigać. No dobra, także mam nadzieję, że jeszcze jakiś jeden filmik zrobię, może z testów w terenie i zobaczymy, jak to będzie działać. No dobra, także to na tyle. No, wcześniej co mi się tak wzbudzało, mówię, kurczę, wcześniej w stabinie działało, później się zaczęło wzbudzać, a tutaj mam z boku, zrobiłem sobie taką latarkę do oświetlenia, ale ona strasznie coś tutaj wzbudza i tak dalej. No dobra, także ja zmykam, naprawa działa. No i czekajcie na kolejny film o tej cewce już z jakichś testów. Dobra, trzymajcie się.